Pierwsza rzecz, gratulacja dla Widzewu. Zagrali bardzo dobry mecz. Ja nie możemy być dzisiaj zadowoleni, dlatego że jsme chcieli tutaj vyváčit zvíčastvový i postup dalej, ale naša hra nebyla taková, jako jsme očekávali. Zrobili jsme chyby v obroně, které jsme zrobili, ty klíčové situace před pěršou brankou při budování hry, tam byla ztráta, kdy jsme byli po vysokých stresích. Vizevu, ztráta pilky a pak taká střela z rikoše, to bylo na 1-0 a druhá v podstatné sekundě mečů dneska nebo když aj hráli v našej skladě závodníci, kteří někteří čekají na svoju šancu, byla to moja decizia. Chtěli jsme zrobit takovou rotaci v skladě, ale zdálo se mi, že někteří závodníci byli trochu elektrizovaní z té atmosféry tady na stadioně, která byla elektrizující. Bardzo pěkná se. I dla mě to bylo dužu informací do příšlošti o závodníkách, o družině. Teraz dla nás je vážně to, abychom znovu se vrútili na ty podstavové řeči, které jsme přijímali v extraklase. Jen to je droga, která vede do sukcesu. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania do trenera, to proszę o zgłaszanie się i pytanie do mikrofonu. Krzysztof Sanicki, Wirtualna Polska. Panie trenerze, w pierwszej połowie mieliście bardzo dużą przewagę w posiadaniu piłki. Tych strzałów było więcej, może celny był chyba jeden, ale w drugiej połowie stopniowo zaczęliście gasnąć. Czy to wynikało bardziej pana zdaniem z tego, co robił Widzew, czy bardziej z tego, że waszej drużynie brakowało trochę sił? Je pravda, že jsme tam měli okázie. V první polovině tam měl Damian Honska a jeden dobrý rozvolný. Měl tam jednu okázi glovou blízko bramke. V druhé polovině Robopich tam měl situaci dobrý střel. Myslím si, že tam ještě mohl tam dát podání před bramku, ale za mě to bylo málo. Byli jsme málo ještě aktivní do ataku. Dlatego jsme zrobili rotaci v kádre, že jsme chtěli, aby ty noví závodníci tam drželi intenzivnost hry a jakost a zrobili jsme presiu na protivníka. To nám nepodařilo zrobit a v té druhé polově dali jsme tam nových závodníků, kteří jsme čekali, že tam ta hra naše do ataku půjde do góry, trochu to tam bylo, ale pak tam byl brak organizace hry a ty bondy, které jsme zrobili a ze kterých pak Widzew střelil brány. Dziękuję bardzo. Czy mamy kolejne pytania? Bogusław, proszę, widzę. Bogusław, proszę sekundę o mikrofon też. Pan jako piłkarz grał kiedyś z Widzewem ze Spartą Praga. I pan też pierwszy mecz przegrał, bo przegrał pan w Białymstoku 1-0. A dopiero w rewanżu pana zespół wygrał wyraźnie. No tym razem do rewanżu nie może dojść. No i to jest rewanż taki, może być dopiero w ekstraklasie prawdopodobnie. No, czy pan widzi szansę przed Widzewem, żeby szybko wrócił do tych grona najlepszych? Z taką widownią, z takim zespołem, no chociażby. Hlavně pierwsza rzecz jest ta, że pan ma dobrą pamięć. Ja jsem byl zawodnikiem jeszcze w Białymstoku jeszcze pan grał. To do roku 83, dużo lat do tylu. Już wtedy był Widzew bardzo, bardzo trudny przeciwnik dla nas, ale dzisiaj dla mnie jest Widzew, co jsem viděl, skład, stadion, atmosférę na stadionie, drużyna ekstraklasowa. To jest wszystko. Życzę im wszystkiego dobrego k temu, aby co najszybciej byli w ekstraklasie. Dla piłki polskiej si myślę, że to jest tylko pozytywna informacja. A dla nas dzisiaj ze Śląsku jeszcze znowu
musíme zrobit povrut k těm podstavovým řečem, které jsme robili v kolejce a v trakti extraklasových mečů v počátku této sezony. To je droga, která vede v procesu. Tvrdá práce, dobrá organizace agri a pevnost všedě. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Marcin Pański, Śląskec, trenerze. Czy łatwo będzie psychicznie, jeśli trener podnieść się w drużynie, bo był Śląsk na fali wznoszącej, tak? Z tego meczu na mecz to wyglądało wszystko coraz lepiej, a dzisiaj no tak i wpadka. No, pytanie, czy jak na to zareaguje drużyna i czy myśli trener, że to może być jakiś problem, bo już piątek mecz w Kielcach. Teď ty meče jdu šipko po sobě. Víme, že za dva dny hráme další meč na koroně, jak jste mluvil, ale tylko ty kritičné situace pokazují, jaká je síla té družiny, jaký je zespůl. Já jsem zadovolený z toho, jak funkcionuje naša družina v tréninkách na bojisku, mimo bojisko, jako razem všetci, ale tak chci věřit, že se šípko zregenerujeme, jak fyzičně, tak mentálně a přigotovíme se na ten meč na korony tak, abychom zrobili dobrý výsledek. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Wojciech Filipiak, Dziennik Sport. Panie trenerze, ja już tyle widziałem, że to nie powinno mnie dziwić, ale chciałbym, żeby się pan odniósł do sytuacji, która się zdarzyła tutaj dwukrotnie, kiedy sędzia przerwał grę z powodu urazu pana zawodników, a później zawodnicy Śląska piłki rywalowi nie oddali, jak to zwykle jest w zwyczaju. Czy to jest taka teraz tendencja fair play, bo to mnie zdziwiło mocno. Ja myślałem, że jeśli jsem dobře zobáčil, tak naši zawodnicy oddali to. Bylo to dlouhé podanie, ale nehrali jsme. Já byłem tego oddali Vojtu. Naša družina a tak chceme po našich závodníků, aby hráli maximálno, aby válčili o každý punkt, o každý pojedinek, ale aby hráli fair play. Já vím, ale no, mimo všechno nechodí o to, že by vybíjet piłkę 60 metrů v rámky, kiedy akci přerváno 15 metrů, či 20 metrů. Já myslím, že jsme oddali piłkę. Oddali.